Acharya, część czwarta. Ludzie często pytają, kim jest Śrila Prabhupada. Wielokrotnie nazywano go uczonym, filozofem, ambasadorem kultury, pisarzem obdarzonym wielką mądrością, przywódcą religijnym, duchowym nauczycielem, krytykiem społecznym oraz świętym. Nie jest on jednym z tych współczesnych guru, którzy przybyli na Zachód, prezentując w atrakcyjnej formie rozwodnioną wersję wschodniej duchowości i obiecując nieprzerwane, dobre samopoczucie każdemu, kto zapłacił $5. Śrila Prabhupada był autentycznym świętym, którego bez wahania można określić mianem Achari, czyli mistrza duchowego, nauczającego własnym przykładem. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w roku 1965, w wieku lat 69 Śrila Prabhupada utworzył Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, które stało się znaną na świecie duchową społecznością z setkami aśramów, szkół, świątyń i farm. Działało w nim tysiące oddanych uczniów, którzy uczynili zeń światową rodzinę. Znaczące jest to, że udało się dokonać tego wszystkiego w ciągu zaledwie 12 lat. Śrila Prabhupada, zanim odszedł z tego świata w 1977 roku, napisał i opublikował ponad 80 tomów tłumaczeń i komentarzy do wielkich dzieł duchowej klasyki starożytnych Indii. Jego książki spotkały się z wielkim uznaniem ze strony zachodniej społeczności akademickiej oraz uczonych z Indii. Stały się one standardowymi tekstami na niemal każdym uniwersytecie i w każdej bibliotece świata. Śrila Prabhupada odniósł również sukces, szerząc wielką mądrość starożytnej kultury wedyjskiej oraz stwarzając styl życia zrozumiały dla każdego przeciętnego człowieka naszych czasów. Był w stanie wyjaśnić nawet najtrudniejsze kwestie filozoficzne ludziom całkowicie nieobeznanym ze skomplikowaną tradycją religijną Indii. W latach 1966-1977 Śrila Prabhupada 11 razy okrążył kulę ziemską i wszędzie, gdzie się udał, nauczał tej samej podstawowej prawdy, tych samych fundamentalnych zasad religii, które stanowią kamień węgielny duchowego zrozumienia dla każdego, niezależnie od narodowości czy wyznania. Śrila Prabhupada był przede wszystkim nauczycielem, honorowym profesorem nauki o samorealizacji. I był on najlepszym nauczycielem, ponieważ zawsze postępował zgodnie z tym, czego nauczał. Oni mówią również, że nikt nigdy nie może być czysty duchowo, że każdy jest skazany na to, żeby być grzesznikiem. Tak, ilustruje to następujący fragment wersetu. Jest to właśnie cecha uwarunkowanej duszy. Jeśli ona sama jest głupcem, myśli, że inni również są głupcami. Każdy myśli, inni są tacy jak ja. Taka jest natura ludzka. Każdy myśli, że inni są tacy jak on. Jeżeli ktoś jest głupcem, to myśli, że inni też są głupcami. Więc to nie jest żaden argument. Nikt nie widział Boga. Jak można przytaczać jakąkolwiek statystykę? Czy możesz używać argumentu, powołując się na statystykę, której nie ma? Być może, ale nie spotkałeś osoby, która widziała Boga. A jest całkiem możliwe, że taka osoba istnieje, bo przecież nie badałeś wszystkich ludzi na świecie. Dlatego jak możesz twierdzić, że nikt go nie widział? To ty nie spotkałeś człowieka, który go widział. Taka osoba nie przyzna się do błędu. Będzie oskarżać innych. Nikt nie widział Boga, dlaczego? Może ty go nie widziałeś, ale czemu twierdzisz, że nikt go nie widział? Po prostu nie spotkałeś osoby, która widziała Boga. Dlatego tak mówisz. Hari Purusham, Tamaham Bhajami, Govindam, Hari Purusham, Tamaham Bhajami.
Dziecko zmienia ciało, przechodząc z ciała niemowlęcia do ciała chłopca, a z ciała chłopca do ciała młodzieńca. W ten właśnie sposób zmieniasz ciała i doświadczacie tego. Pamiętasz, że miałeś ciało dziecka lub ciało małego chłopca, a tamto ciało w pewnym momencie przestaje istnieć, a ty istniejesz nadal. Dlatego też wniosek jest taki. Kiedy nasze obecne ciało nie będzie dłużej zdolne do życia, będziemy musieli przyjąć następne. Określamy to słowami. Tak więc musimy zmienić ciało. Takie jest prawo natury. Dusza jest nieśmiertelna. Dusza nie przestaje istnieć tylko dlatego, że określone ciało kończy swój żywot. Ludzie nie wiedzą o tym. A ponieważ działają w grzeszny sposób, ich umysły stały się tak przytępione, że nie są już w stanie zrozumieć tej prostej prawdy, a mianowicie faktu, że zmieniasz ciała w ciągu swego życia i dlatego też zmienisz ciało w swoim następnym życiu. To jest bardzo prosta prawda. Ale wraz z rozwojem cywilizacji materialnej staliśmy się tak tępi i niegodziwi, że nie możemy tego zrozumieć. To bhakti oznacza, że musimy uwolnić się od określeń. Jakich określeń? Każdy myśli, jestem Amerykaninem, Hindusem, Europejczykiem, Australijczykiem. Jestem kotem, psem, jestem tym czy tamtym. Jestem tym ciałem. Musimy oczyścić się z tej cielesnej koncepcji życia. Musimy zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem. Jestem duszą. Właśnie z tego musicie zdać sobie sprawę. Wówczas znikną rozróżnienia. Przestaniemy myśleć, że tutaj jest Amerykanin, tutaj Australijczyk, tutaj Hindus, tutaj muzułmanin, a tutaj drzewo. Pandita oznacza osobę uczoną, która zna rzeczy takimi, jakimi są. A person
Vidya to osoba bardzo uczona i dobrze wychowana. Vidya oznacza wykształcony, dżentelmen, człowiek poważny, a nie łajdak czy łobuz. To właśnie jest Vidya. Na tym polega test wykształcenia. Taka osoba musi być wysoce wykształcona, musi charakteryzować ją powaga i wewnętrzna cisza. Wówczas można ją nazwać dżentelmenem. Zatem należy właściwie wykorzystać tę ludzką formę życia. Nie powinniśmy po prostu sprawiać przyjemności naszym zmysłom, jak robią to psy czy koty. Takie życie nie jest życiem zbyt odpowiedzialnym. Fakt, że otrzymaliśmy tę udoskonaloną formę życia, wyższą od form psów czy kotów, łączy się z przyjęciem pewnej odpowiedzialności. Ludzie posiadają inteligencję wyższą od inteligencji psów lub kotów. Jeżeli więc wykorzystam tę ludzką formę jedynie do zaspokojenia czterech podstawowych życiowych potrzeb, a mianowicie po pierwsze jedzenia, wszyscy muszą jeść, koty, psy, ludzie, nawet jeśli są sędziami Sądu Najwyższego. Każdy również potrzebuje snu i miejsca do spania. Oczywiście psy i koty nie wymagają takiego miejsca, mogą spać gdziekolwiek. Ale sen jest potrzebny. To jest fakt. Podobnie rzecz się ma z jedzeniem. Musimy jeść. Potrzebujemy także życia seksualnego. Musimy również się bronić. Ale te rzeczy są wspólne dla ludzi i zwierząt. Co zatem jest szczególną cechą, która wyróżnia ludzką istotę? Jest nią zdolność kojarzenia. Człowiek potrafi rozważyć następujący fakt. Teraz posiadam to wspaniałe amerykańskie, australijskie czy indyjskie ciało. Ale co stanie się ze mną później? Jakie ciało otrzymam w przyszłości? To jest właśnie wykorzystanie ludzkiej inteligencji. Psy i koty nie potrafią myśleć w ten sposób. I dlatego też powinniśmy myśleć tak. W procesie ewolucji zgodnie z prawami natury osiągnąłem tę ludzką formę życia. Posiadam teraz wysoką inteligencję. Wobec tego, jak powinienem ją wykorzystać? Wiedza istnieje po to, aby zrozumieć Boga. Taki jest cel wiedzy. Dzięki wiedzy można uczynić pewien postęp, ale dopóki nie zrozumiesz, kim jest Bóg, dopóty twoja wiedza będzie niedoskonała i to nazywamy Vedantą. Określenie tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważna jest osoba, nie określenie. Natura jest rodzajem maszyny. A czy myślicie, że maszyna działa bez operatora? Myślicie tak? Czy jest na to jakiś dowód? Kamera na przykład to maszyna. Wspaniała maszyna, dzięki której można zrobić ruchome zdjęcie. Ale jest tu także operator. Czy możecie podać przykład maszyny działającej bez operatora? Wobec tego, jak według was działa maszyna zwana naturą? Jak ona może działać bez najwyższego operatora i jego boskich wskazówek? Jak to możliwe? Takie zrozumienie nie jest zbyt rozsądne. Musimy to przeanalizować. Istnieje wiele różnych sposobów przeprowadzania analizy logicznej. Jednym z nich jest przyjęcie hipotetycznego założenia. W tym przypadku nasza hipoteza brzmi, ponieważ widzimy, że żadna maszyna nie działa bez operatora, zatem musimy dojść do wniosku, iż nawet jeśli nie wiemy, kim jest Bóg, czym jest natura, to kieruje nią jakiś najwyższy operator. Jest nim Bóg. Niekoniecznie musimy zobaczyć operatora, ponieważ możemy po prostu założyć, że musi on istnieć. Tak więc celem ludzkiego życia jest dowiedzieć się, kto kieruje tym wszystkim.
Na tym właśnie polega istota ludzkiego życia. W innym wypadku będzie to życie podobne do życia psów lub kotów. A one po prostu jedzą, śpią, łączą się w pary i tańczą. I to wszystko. I to nie jest życie ludzkie. Musisz dowiedzieć się, kim jest operator. W sanskrycie brzmi to następująco. Ta ludzka forma życia, którą teraz posiadamy, jest przeznaczona do tego, by dociekać prawdy o najwyższym operatorze. I ten najwyższy operator Kryszna jest tak łaskawy. Daje nam dowody swego istnienia w Bhagavad Gita. Oto jestem. Natura materialna działa pod moim nadzorem. Dziękuję wam bardzo. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie. Ale niestety myślę, że te cierpienia i radości są amerykańskie, a te są indyjskie. Ale cierpienie i przyjemność są wszędzie takie same. Nie są ani amerykańskie, ani afrykańskie. I jeśli uda nam się zakończyć myślenie w kategoriach czuję amerykański ból czy amerykańską przyjemność, wówczas osiągamy naszą oryginalną świadomość. Ponieważ świadomość nie może być ani amerykańska, ani afrykańska. Jeśli cię uszczypnę, to ból, który poczujesz, będzie taki sam, jaki poczułby Afrykanin. Dlatego świadomość jest taka sama. W nienaturalny, sztuczny sposób myślimy amerykańska świadomość, afrykańska świadomość. Ale w rzeczywistości nie istnieje nic takiego. Należy więc pozbyć się tego błędnego zrozumienia. I to nazywamy... Czy nie jest tak? To świadomość odczuwa ból lub przyjemność, a więc jak może być ona amerykańska czy indyjska? Wszędzie jest ona jednakowa. W nienaturalny sposób myślimy, to ból amerykański lub indyjski, ale jest to sztuczne. I musimy usunąć tę sztuczną okrywę. A wtedy dochodzimy do świadomości Kryszny. Świadomość nie jest ani amerykańska, afrykańska czy indyjska. Świadomość jest jednakowa. Jeśli ktoś jest głodny, to czy Amerykanie odczuwają głód inaczej? Czy odczucie głodu jest inne u Afrykanów? Odczuwanie głodu czy apetytu jest wszędzie takie samo. Ale jeśli mówisz, to jest amerykański apetyt, a to indyjski, jest to sztuczne. A więc jeśli nie jesteś na tej sztucznej platformie, wówczas jest to świadomość Kryszny. Wyjaśnia to Narada Pancharatra. Kiedy uwalniamy się od tych sztucznych określeń amerykańskiej świadomości, indyjskiej świadomości, afrykańskiej świadomości, nie istnieje nic takiego. To jest sztuczne.
Ptaki i zwierzęta również mają świadomość, również odczuwają ból i przyjemność. Na przykład podczas upału odczuwacie pewnego rodzaju ból. I czy jest on amerykański, indyjski czy afrykański? Upał jest wszędzie. Jeśli mówisz, że odczuwasz upał po amerykańsku, to jest to sztuczne. Wszystko zależy od świadomości. Dlatego też świadomość Kryszny jest oryginalną, wzorcową świadomością. Wielki samolot pasażerski, jak ten, który widzieliście, 747, leci, ponieważ w środku jest pilot, a pilot to dusza, przykryta inną, cielesną maszyną. Właśnie tego brakuje współczesnej cywilizacji. Mianowicie zrozumienia, kto kieruje maszyną. Właśnie tego nie wiedzą. To jest ignorancja, nie wiedza. W Bhagavad Gita jest następujące stwierdzenie. Jantra oznacza maszynę. Można też zaobserwować, że wielkie, wspaniałe urządzenie, komputer, również nie działa bez operatora. A ta olbrzymia maszyna, świat, miałaby działać bez żadnego duchowego nadzoru? Popatrzcie tylko, jaka to niedorzeczność. Oni myślą, że to wszystko działa automatycznie, że natura funkcjonuje w ten sposób. Czy tak nie jest? Oni myślą, że istnieje umysł bez duszy. Dobrze, jest coś, co działa. I może okazać się błędem nazywać to duszą czy umysłem. To jest następna rzecz. Ale chodzi o to, że maszyna nie działa niezależnie. Przede wszystkim należy zrozumieć tę kwestię. I dopiero następnym etapem będzie zrozumienie, w jaki sposób ona funkcjonuje. Więc oni nawet nie rozumieją, jak działa ta maszyna. Oni tego nie wiedzą, dlatego nazywani są mudas. Więc jeśli nie wiesz, jak działa maszyna, to jaką wartość ma twoje wykształcenie? Wykształcenie oznacza oświecenie. Nie znacie ostatecznej przyczyny. To ogromne ciało, natura, funkcjonuje. Tak wiele olbrzymich planet, takich jak Słońce czy Księżyc, unosi się w powietrzu. A kto stworzył ten układ? Oglądamy to każdego dnia. I każdy spekuluje, to pewnie zostało zrobione w ten sposób. A potem pojawia się inny filozof i mówi, że to jest tak i tak. A jeszcze inny mówi coś innego. Filozof nie jest uważany za wielkiego, jeśli nie potrafi pokonać innych filozofów. Prawda? Więc to ciągle się dzieje. Ja pokonuję ciebie, a ty mnie. Ale o co tak naprawdę chodzi? Tego nie wiesz ani ty, ani ja. Ale piszemy bardzo ważne artykuły. I tak to się toczy. Weźmy na przykład ten palec. Jest on nieodłączną częścią mojego ciała. Cokolwiek mu polecam, natychmiast to wykonuje.
Mówię na przykład, zrób tak i on to robi. Ale jest to martwa materia, która działa mechanicznie. Mózg bezpośrednio kieruje palcem i działa on jak maszyna. Całe ciało jest podobne do maszyny. Ale dusza nie jest maszyną. Nie jest elementem mechanicznym. Jest elementem duchowym. Dlatego też, jeśli ja kieruję palcem, on się porusza, ponieważ jest częścią maszyny. Jeżeli zaś uczynię to w stosunku do kogoś innego, na przykład przyjaciela lub sługi, spróbuję pokierować nim i sprawić, żeby coś zrobił, może tego nie zrobić. Tak więc, jeśli dusza źle wykorzystuje swą niezależność, upada. I to właśnie jest życie materialne. Życie materialne oznacza niewłaściwe wykorzystanie niezależności duszy. Rozpatrzmy przykład syna. Obowiązkiem syna jest być posłusznym ojcu. Ale syn może nie być posłuszny. I na tym polega jego szaleństwo. Podobnie, jeśli dusza niewłaściwie wykorzystuje swoją niezależność, również staje się szalona i zostaje wysłana do świata materialnego. Jak dusza może być tak głupia? Możesz stać się głupi dzięki swojej niezależności. W przeciwnym razie niezależność nie ma znaczenia. Niezależność oznacza, że możesz robić cokolwiek zechcesz. Potwierdza to Bhagavad Gita. Znajdźcie ten werset w 18 rozdziale. Niezależność istnieje. Krishna, gdy już przekazał całą Bhagavad Gita Arjunie, również dał mu niezależność. Powiedział, a teraz możesz zrobić cokolwiek zechcesz. Krishna nigdy nie zmuszał Arjuny do przyjęcia nauk Bhagavad Gita. Dał mu niezależność. Rób cokolwiek chcesz. I Arjuna przyjął te nauki, mówiąc, teraz moje złudzenie znikło i będę działał zgodnie z tym, co mówisz. Ta sama niezależność, tak? Tak więc wyjaśniłem ci oto najbardziej poufną wiedzę. Rozważ to wszystko, a potem czyń, jak uważasz. Pytałeś, jak dusza może stać się tak głupia? To jest właśnie niewłaściwe wykorzystanie niezależności. Na przykład inteligentny ojciec ma inteligentnego syna, ale czasem syn może stać się głupcem. A dlaczego tak się dzieje? Przecież jest synem takiego wspaniałego człowieka, a więc powinien być do niego podobny. Ale nie jest taki. Widziałem w Allahabadzie pewnego znanego prawnika, pana Banerjee. Jego starszy syn również został prawnikiem, ale młodszy pod wpływem złego towarzystwa stał się kawala. W Indiach są jednokonne powozy, nazywane są kawala. I on lubił jeździć kawala.
Ściśle mówiąc, zakochał się w kobiecie niskiej klasy i pod jej wpływem stał się kawala. Istnieje wiele podobnych przykładów. Dlatego obowiązkiem ludzkiej istoty jest kontrolować umysł, a nie działać jak psy i koty. Ludzka istota powinna być dociekliwa i zastanawiać się, dlaczego zdarza się to czy tamto. I powinna też zdobywać wykształcenie. A jeśli człowiek nie docieka, nie uczy się, to jaka jest różnica między nim a psem? Taka osoba nie jest lepsza od psa. Jeżeli posiada tę sposobność, jaką daje ludzka forma życia, powinna ją wykorzystać i starać się zrozumieć, co jest czym. Nie zaś pozostawać na poziomie psów, czyli ograniczyć się do jedzenia, spania, seksu i obrony. Na tym właśnie polega różnica pomiędzy psem a istotą ludzką. Jeżeli nie zastanowimy się nad tym, jak kontrolować umysł, nie jesteśmy nawet na poziomie istot ludzkich. Pies nigdy się nad tym nie zastanawia. Pies wie, że gdy zacznie szczekać, ludzie będą zaniepokojeni. I nie zastanawia się nad tym, jak kontrolować ten nawyk szczekania. On po prostu jest psem i nie potrafi tego zrobić. Natomiast ludzka istota umie to zrobić. Ludzie nienawidzą mnie, ponieważ czasami postępuję źle, więc jak kontrolować umysł? Tak właśnie działa ludzka istota. I na tym właśnie polega różnica między człowiekiem a psem. Dlatego Wedy polecają: idź i dociekaj. Posiadasz ludzką formę życia. Teraz właśnie jest pora na pytania dotyczące duszy. Jeśli pragniesz zrozumieć tę wiedzę i posiąść tę naukę, udaj się do właściwego guru i ucz się od niego. Tak samo uczymy dzieci. Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie, idź do szkoły, idź na uniwersytet, ucz się. Tak działa ludzkie społeczeństwo. Ojciec psa nigdy nie poprosi szczeniaka: dziecko, idź do szkoły. Nie, to są tylko psy. Wersja polska, Mystical Travel Multimedia. Stop it.